trzeciej poprawce do artykułu 8 wnioskodawcy proponują, aby w przypadku, gdy uzasadniają to okoliczności zdarzenia, uprawniony mógł użyć jednocześnie więcej niż jednego środka przymusu bezpośredniego lub wykorzystać jednocześnie więcej niż jeden taki środek na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem trzeciej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów. Za poprawką oddało swój głos 438 posłów. Przeciwnego zdania był jeden poseł. Przy braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.